będzie problem, gdzie te dzieci mają się udać? To pytanie spędzające sen z powiek wielu rodziców, bo tegoroczne ferie, inne niż zwykle, dają ograniczone możliwości spędzania wolnego czasu. Zamknięte lodowiska czy stoki, brak możliwości wyjazdu i półkolonie organizowane w ograniczonej formie sprawiają, że jedną z nielicznych alternatyw są wydarzenia online. A to nie wzbudza entuzjazmu ani u dzieci, ani u rodziców. Z naszego doświadczenia wynika, że dziecko ma tak dużo zajęć przy komputerze, przed ekranem, że szukamy wszelkich możliwości, żeby znaleźć inne formy. No raczej będą unikać komputerów, bo mają dosyć nauki zdalnej. Do tego dochodził jeszcze zakaz przemieszczania się bez opieki dorosłych w godzinach od 8 do 16 dla uczniów do 16 roku życia. No właśnie, dochodził, bo dzisiaj szef resortu zdrowia zapowiedział jego zniesienie i to już od jutra. Mieliśmy bardzo dużo wniosków dotyczących właśnie tej sytuacji, że mamy okres ferii, tych ferii, które niestety nie są takimi prawdziwymi feriami. Dlatego chcielibyśmy jednak dać możliwość korzystania ze świeżego powietrza. Tyle w ferie, dalej nie wiadomo jednak, co czeka uczniów po nich. Najbardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz powrotu do szkół najmłodszych klas. Ja niestety nie mam tutaj prostej odpowiedzi, bo tym razem na pewno z dużym wyprzedzeniem ta decyzja nie będzie podjęta. Jeżeli rzeczywiście się utrzyma mniej więcej na tym poziomie okolic 10 tysięcy, to pewnie dzieci z klas 1-3 wrócą do szkoły. Informacji o tym, czy ten powrót faktycznie nastąpi, możemy się spodziewać za tydzień. Dłużej będą musieli czekać starsi uczniowie, choć i na ich powrót poznańskie szkoły są gotowe. Z ponad półtora miesiąca funkcjonowaliśmy w trybie stacjonarnym, w pełnej obsłudze zarówno ze strony pracowników, nauczycieli, jak i uczniów. No i na to jesteśmy przygotowani, bo to jest kwestia tylko, żeby po prostu uzupełnić kwestię płynów, nie wiem, rękawiczek, tego wszystkiego, to wszystko mamy w magazynach. Dobrze przygotowani chcą być także nauczyciele. W tej chwili Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotowuje pismo do ministra zdrowia, że zanim rozpocznie się stacjonarne nauczanie, żeby zaszczepić nauczycieli i pracowników szkoły, oczywiście tych, którzy by wyrazili na to zgodę. Jak dodaje Małgorzata Kowzan ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, pedagodzy mają jeszcze inne pomysły, by obecny system usprawnić. My już od września też apelowaliśmy, żeby to nie decyzje o tym, czy szkoła przejdzie na hybrydowe nauczanie, czy na zdalne. Nie była to decyzja sanepidu, nie było to wynikiem już choroby COVID, która się pojawia w placówce czy szkole. ZNP chciałby, żeby ta decyzja należała do dyrektora szkoły. Według związku w razie zagrożenia dyrektorzy są w stanie reagować zdecydowanie szybciej niż sanepid. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.